naszej podróży odbijamy na południe do ziem, które umownie nazwę Ziemią Dębowiecką, czy północną częścią gminy Poraj. W rzeczywistości to obszar dwóch gmin, dwóch powiatów i czterech miejscowości. Dębowiec to zarówno wieś w gminie Poraj w powiecie myszkowskim oraz przysiółek położony na północny zachód od tej wsi, ale leżący już na terenie gminy Poczesna w powiecie ziemskim częstochowskim. Przysiółek Dębowiec był niegdyś osadą typowo robotniczą, działającą przy kopalni rud żelaza. Kopalnia działała w obrębie częstochowskiego obszaru rudonośnego, który rozpościerał się od Zawiercia po Wieluń i był jednym z motorów przemysłu hutniczego okolic Częstochowy, działającego nawet od XIV wieku. To tu zlokalizowane były domy robotnicze, obecnie zwykłe bloki mieszkalne i ośrodek Monar oraz szyb wodny, a także hałda pokopalniana. Wieś Dębowiec jest niewielką miejscowością położoną na planie drogi przelotowej i jej odnogi. Trudno w ogólnodostępnych materiałach znaleźć te dotyczące początku jej istnienia, jednak donoszą one o wydarzeniu, które odcisnęło stałe piętno w jej przestrzeni. To początek kampanii wrześniowej w 1939 roku i przypominająca o niej żołnierska mogiła. Pomiędzy przysiółkiem Dębowiec a wsią Dębowiec w głębi lasu znajdują się kopce, w których lokalna ludność dopatruje się kurhanów pozostałych po legendarnej bitwie, jaka miała tu mieć miejsce w 1655 roku podczas potopu szwedzkiego. Jak przekazują podania, nocą miały zetrzeć się tu dwa oddziały szwedzkich wojsk, które nie rozpoznały się wzajemnie i przeprowadziły bratobójczą walkę. Inne podania mówią o mogilnej pozostałości po pobycie jeszcze dawniejszych wojsk tatarskich. Wieś Dębowiec położona jest na dolnej części północnego zbocza sporego wzgórza. Jego szczyt, cała górna część oraz zbocze zachodnie stanowią macierz sąsiadującej z Dębowcem wsi Choroń, która do 1925 roku była gminą. Obecnie administrację gminną sprawuje Poraj, przyległy od zachodu do Choroń. Najstarsze zapisy o Choroni pochodzą z 1306 roku i traktują o własności sprawowanej przez biskupa krakowskiego w Choroń. Zlokalizowane są m.in. kościółek Jana Chrzciciela, kamieniołom, pozostałości pieców wapiennikowych, Aleja Lipowa. Wędrowcy w czasie odpoczynku mają również do dyspozycji punkt widokowy zlokalizowany obok kościółka na szczycie wzgórza choreńskiego, z którego podziwiać można niemal całutką okolicę w promieniu 25 km z wysokości 346 metrów nad poziomem morza. Najstarsze źródła o wsi Poraj pochodzą z 1496 roku, kiedy król Jan Olbracht nakazał założyć tu stadninę koni. Po 60 latach przez wieś przeprowadzono drogę pocztową relacji Kraków, Olkusz, Koziegłowy, Częstochowa, Krzepice, a na bazie stadniny powołano stanicę wymiany koni. W 1846 roku przeprowadzono tędy linię kolei warszawsko-wiedeńskiej. Na początku XIX wieku działały już kopalnie rud żelaza. Po II wojnie światowej pojawiają się inne duże zakłady metalowe i włókiennicze, a w 1978 roku wybudowano zbiornik retencyjny znany dziś jako Jezioro Porajskie, miejscowości wokół którego mają dziś charakter rekreacyjny. Wszystkie te lokalizacje łączy wspaniały las, podległy nadleśnictwu Złoty Potok. To jeden z tych lasów, które po pierwszej wizycie śnią się przez kilka kolejnych nocy. Uwagę zwracają zadbane linie oddziałowe, będące drogami przeciwpożarowymi i jednocześnie bardzo wygodnymi gościńcami, zbudowanymi od zwykłej nawierzchni piaszczystej, poprzez tłuczeń, a nawet uwalcowany wapień. W tej serii odwiedzimy tylko pokopalniany szyb wodny, mogiłę żołnierską, kościółek i jezioro. Widzimy się na szlaku.